Pharmacy World. Przegląd newsów farmaceutycznych z Polski i ze świata w pigułce. Z tej strony Wioleta Gołębiewska. Witam Was w poniedziałek 24 października w kolejnej audycji. Jednocześnie chciałam poinformować, że będzie to ostatnia audycja przed przerwą. A oto skrót informacji, o których będę dzisiaj dla Was mówić. Problemy z dostępnością leków w Polsce. Wiceminister Maciej Miłkowski wyjaśnia. Porozumienie o współpracy pomiędzy Państwową Inspekcją Farmaceutyczną i Żandarmerią Wojskową. Szczepionki Comirnaty i Spikevax przeciw COVID-19 dopuszczone u dzieci od 6 miesiąca życia. Spotkanie Europejskiego Forum Farmaceutów. Wiceminister Maciej Miłkowski podczas konferencji wypowiedział się na temat braku dostępności leków w Polsce. Z jego słów wynika, że w Polsce nie ma ryzyka systemowego braku leków. Problemy z dostępem dotyczą wyłącznie jednostkowych produktów określonych firm farmaceutycznych i są jedynie lokalne. Minister zapowiedział także, że w celu zapobiegania sytuacji, w której lekarz wypisał pacjentowi lek, którego w danym czasie może brakować, ministerstwo pracuje nad funkcjonalnością w aplikacjach gabinetowych dostarczającą na bieżąco informacji o brakach. Główny inspektor farmaceutyczny Ewa Krajewska dodała, że nie mamy sytuacji wyjątkowej ani krytycznej. Czasowe niedobory leków zdarzały się zawsze i będą się powtarzać. Października 2022 roku w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy Państwową Inspekcją Farmaceutyczną i Żandarmerią Wojskową. Porozumienie to dotyczy zakresu przeciwdziałania naruszeniom prawa związanym z wytwarzaniem, importem i obrotem produktami leczniczymi, substancjami czynnymi oraz sfałszowanymi produktami leczniczymi. Ma ono na celu zapewnienie stronom sprawnej i skutecznej realizacji zadań ustawowych i zostało podpisane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego Ewę Krajewską oraz Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, generała dywizji Tomasza Połucha. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych poinformował, że Komitet do Spraw Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi Europejskiej Agencji Leków zarekomendował stosowanie szczepionek Comirnaty i Spikevax przeciw COVID-19 u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 4 lat w przypadku szczepionki Comirnaty oraz dzieci w wieku od 6 miesięcy do 5 lat w przypadku szczepionki Spikevax. W porównaniu z już dopuszczonymi grupami wiekowymi, dawka obu szczepionek w tych nowych, młodszych grupach wiekowych będzie niższa. Po więcej informacji zapraszam na stronę Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. października bieżącego roku w Brukseli w ramach działań Grupy Farmaceutycznej Unii Europejskiej odbyło się spotkanie Europejskiego Forum Farmaceutów. Podczas tego spotkania magister farmacji Katarzyna Gancarz w imieniu Naczelnej Izby Aptekarskiej przedstawiła pozostałym członkom organizacji aktualnie obowiązujące w Polsce zasady preskrypcji farmaceutycznej, funkcjonowanie e-recepty oraz oczekiwania środowiska farmaceutów względem zmian w aktualnych przepisach prawa. Uczestnicy spotkania bardzo pozytywnie przyjęli tempo wdrażania zmian w sektorze ochrony zdrowia i wysokie zaangażowanie polskich farmaceutów w ten proces. Zaprezentowana podczas spotkania prezentacja dostępna jest na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej. To już koniec na dziś. Dziękuję za uwagę. Zostawcie komentarz dotyczący dzisiejszego podcastu oraz kciuka w górę. Nasze podcasty znajdziecie na platformach Uniwersytet EPGF, YouTube, Facebooku oraz na serwisach Spotify i SoundCloud. Zapiszcie się na naszego newslettera, żeby być na bieżąco z wszelkimi nowinkami. W razie pytań lub uwag piszcie na maila uniwersytet@pgf.com.pl. Cześć!